Witajcie w nowym, przedziwnym świecie przyrody. Rządzą nim dziwaczne subatomowe cząstki fizyki kwantowej. Fizycy poświęcają życie badaniu ich zachowań w laboratorium. Wyruszmy do świata przyrody. Spróbujmy udowodnić, że fizyka kwantowa może rozwiązać największe tajemnice biologii. To prawdziwa przygoda, ponieważ nie jestem przyzwyczajony do takich sytuacji. Spróbuję zastosować teorie, które znam z laboratorium, do chaotycznego świata żywych organizmów. Fizyka kwantowa może skrywać wiele tajemnic życia. Być może cząstki niczym duchy przenikają przez komórki zwierząt. Być może, gdy rośliny absorbują światło słoneczne, są wypełniane przez migocące fale, które jednocześnie mogą być wszędzie. A może nawet ludzkie zmysły dostrajają się do dziwnych kwantowych wibracji. W niesamowitym świecie biologii kwantowej życie to losowa gra, rządząca się kwantowymi zasadami. Postaram się was przekonać, że mechanika kwantowa jest niezbędna do wytłumaczenia wielu istotnych procesów życiowych i może być nawet fundamentem samego życia. Sekrety fizyki kwantowej. I stało się życie. Zaczynamy od jednego z najbardziej spektakularnych widoków przyrody – migracji ptaków. Co roku bernikle Białolice punktualnie zjawiają się nad tą samą szkocką rzeką. Przebywają ponad 3000 km ze Svalbardu za kołem podbiegunowym. Wiele gatunków ptaków przed zimą migruje na południe. Jednak przez dziesiątki lat biologia nie potrafiła wyjaśnić, w jaki sposób zwierzęta te nawigują z taką dokładnością. Niedawne odkrycie wzbudziło więc sensację. W ciągu ostatnich kilku lat pewien gatunek ptaka doprowadził do naukowej rewolucji. Podobnie jak wielu fizyków, z zaskoczeniem dowiedziałem się, że używa jednej z najdziwniejszych naukowych sztuczek. Wykorzystuje osobliwe zjawisko kwantowe, które zadziwiało takich gigantów jak Richard Feynman i Albert Einstein. Pewnie zaskoczy was tożsamość tego tajemniczego stworzenia. Poznajcie kwantowego Rudzika. Kwantowy Rudzik. Oto Rudzik zwyczajny. Co roku migruje z północnej Europy na południe Hiszpanii. W leśnym laboratorium biolog Henryk Muritsen próbował odkryć tajemnicę tego gatunku. Trafił jednak do przedziwnej krainy mechaniki kwantowej. Teoria kwantów wyjaśnia dziwne zachowanie cząstek subatomowych. W tym niezwykle małym świecie trzeba porzucić rozsądek i intuicję. Tutaj przedmioty mogą się rozprzestrzeniać niczym fale, a cząstki mogą być w wielu miejscach naraz i komunikują się w tajemniczy sposób.
Próbowałem zrozumieć, w jaki sposób ptaki nawigują. Otrzymywałem różne wyniki, jednak wszystkie dane wskazywały, że może być tylko jedno wyjaśnienie. Henryk badał starą teorię, zgodnie z którą rudziki nawigują, wykorzystując ziemskie pole magnetyczne. Jego laboratorium to pomysłowa, magnetyczna klatka dla ptaków. Plastikowe pojemniki wyłożone papierem podatnym na zadrapania zapewniają niezbędne pomiary. Jego pole magnetyczne przypomina ziemskie, jednak może być dowolnie modyfikowane. Znajdujące się w pojemnikach rudziki zawsze reagują na pole, pozostawiając zadrapania ułożone w określonym kierunku. Pytanie, jak to robią? Ziemskie pole magnetyczne jest niezwykle słabe. Zbyt słabe, by wyczuły je istoty żywe. Henryk zdobył jednak istotną poszlakę, zakładając kwantowemu rudzikowi maskę. Mamy kaptur podobny do sokolniczych karnali. Jedno oko pozostaje odsłonięte. Odkryliśmy, że zasłaniając prawe oko, wyłączamy obszar odpowiedzialny za kompas magnetyczny w lewej części mózgu, a zasłaniając lewe oko, wyłączamy go w prawej części mózgu. Wygląda na to, że kompas magnetyczny rudzika znajduje się w jego oczach. Wyjaśnię to na przykładzie swoich oczu. Oczy są naszym narządem wzroku, jednak posiadamy inny mechanizm wykrywający światło. Gdy skieruję latarkę na oko, moja źrenica się zwęzi. To mechanizm obronny chroniący moje oczy. Oko reaguje na cząstki światła, czyli fotony. Energia dostarczana przez fotony wystarcza do aktywowania reakcji chemicznych. To one kontrolują mięśnie mojego oka. Światło musi powodować podobne reakcje chemiczne wokół rudzika. Okazuje się, że jest źródłem energii dla wyjątkowej formy kompasu magnetycznego obecnego wewnątrz komórek. W dziwnym świecie komórek subatomowych. Miejscu, którego działanie może wyjaśnić tylko fizyka kwantowa. Aby to zrozumieć, wyobraźmy sobie, że reakcje chemiczne w oku rudzika zachodzą pośród gór i dolin energii. Aby zapoczątkować reakcję, musimy wepchnąć cząstki na szczyt góry. Dzięki eksperymentom Henryka wiemy, że większość pracy wykonywana jest przez światło. Jednak na szczycie cząstki stają się niezwykle wrażliwe na najmniejszy dotyk. Kompas chemiczny rudzika znajduje się na szczycie energetycznym pomiędzy dwiema dolinami. Zależnie od kierunku produkowane będą dwie różne substancje chemiczne. Najdrobniejsza zmiana pola magnetycznego może strącić cząstkę ze szczytu. Dochodzi do tego w sposób przeczący zdrowemu rozsądkowi. Ostatni element układanki zależy od dziwnej teorii. Jeśli trudno ją wam zrozumieć, nie szkodzi. Nawet Einstein powiedział, że jest upiorna. Chodzi o splątanie kwantowe. Dotyczy cząstek, które komunikują się szybciej niż prędkość światła. W 1935 roku Einstein opublikował pracę, w której twierdził, że zjawisko to jest niemożliwe. Mylił się. Przeprowadzone ostatnio niezwykle precyzyjne eksperymenty udowodniły, że cząstki subatomowe faktycznie są skorelowane. Oznacza to, że mogą natychmiast wpływać na siebie na odległość. Wygląda na to, że podobny proces zachodzi w oku rudzika.
Wpadający do ptasiego oka foton tworzy splątaną parę elektronów. Już tłumaczę. Każdy elektron może mieć dwa możliwe stany. Dla uproszczenia nazwę je czerwony i zielony. Najdziwniejsze jest to, że dopóki ich nie zmierzę, cząstki jednocześnie mają oba stany. Wyobraźcie sobie, że elektrony to wirujące tarcze, które jednocześnie są czerwone i zielone. Wystrzeliwując strzałkę, mogę zmusić pierwszy elektron do wybrania stanu. Na razie to tylko gra losowa. Nie znam wyniku, dopóki go nie sprawdzę. Pierwszy elektron jest czerwony. Teraz zmierzę drugi. Można pomyśleć, że szanse na dany kolor wynoszą 50%. Tego byśmy oczekiwali w naszym codziennym świecie. Nic bardziej mylnego. Dzięki splątaniu kwantowemu elektrony łączy tajemnicza więź. Na przykład, jeśli pierwszy będzie czerwony, drugi też zawsze będzie czerwony. Nie mamy już do czynienia z grą losową. Zupełnie jakby pierwszy elektron mówił drugiemu, co ma zrobić. To właśnie było dla Einsteina upiorne. Elektrony wiedzą, że powinny mieć identyczny kolor, niezależnie od dzielącej je odległości. Najważniejsze, że elektrony te nie muszą mieć identycznego koloru. Mogą być skorelowane w inny sposób. Jeśli pierwszy elektron jest czerwony, drugi może być zawsze zielony. Wygląda na to, że ta tajemnicza więź jest sekretem kompasu kwantowego Rudzika. Kierunek ziemskiego pola magnetycznego może wpłynąć na wynik. Blisko równika istnieje większe prawdopodobieństwo dwóch czerwonych elektronów, a bliżej bieguna czerwonego i zielonego. To najważniejszy czynnik wpływający na kompas chemiczny Rudzika. Drobne różnice pola magnetycznego Ziemi zmieniają sposób splątania elektronów w oku Rudzika. To wystarcza do uruchomienia kompasu. Jak widać, coś równie słabego jak ziemskie pole magnetyczne może wpłynąć na równowagę układu. Gdy wiadomość się zmienia, następuje reakcja chemiczna w przeciwnym kierunku, zmieniając odczyt kompasu Rudzika. Wygląda na to, że ptaki reagują na zjawisko z poziomu kwantowego. To zapewne pierwszy taki przypadek w biologii. Biolodzy powinni się przyzwyczaić do fizycznych dziwactw. Rudziki nawigują z pomocą upiornego splątania kwantowego. Reakcje kwantowe trudno jest zmierzyć nawet w ściśle kontrolowanym laboratorium. Rudziki radzą sobie z tym jednak bez problemu. Dowiedziono tego za pomocą wiarygodnych eksperymentów. Chociaż widzę ich wyniki na własne oczy, trudno mi w nie uwierzyć. Sposób nawigowania ptaków połączył fizykę i przyrodę, tworząc biologię kwantową. Na zbadanie czeka zupełnie nowy świat. Jego pionierzy odkryli, że nie wpływa wyłącznie na ptaki. Każdy z nas jest pod jego działaniem. Wierzcie lub nie, ale według najnowszych eksperymentów w tym momencie zajmujecie się właśnie fizyką kwantową za pomocą nosów. Kwantowy nos. Hello, Jim. Hello. Hello, little girl. Hello, little girl.
Zmysł węchu jest czymś niezwykłym. Różni się od zmysłów wzroku i słuchu. Wiele zapachów, które rozpoznajemy, jest źródłem silnych wspomnień i emocji. Wydaje się, że zmysł zapachu ma bezpośredni związek z naszą świadomością. Różni się także w inny sposób. Zmysły wzroku i słuchu wykrywają fale świetlne i dźwiękowe. Jednak zmysł węchu wykrywa cząsteczki chemiczne. Naukowcy odkryli ostatnio, że zmysł powonienia kryje dziwną tajemnicę. Przez dziesiątki lat biolodzy sądzili, że wiedzą, jak nasz nos wykrywa substancje chemiczne. Jednak fizycy, tacy jak Jenny Brooks, uważają, że w grę wchodzi też coś innego. Coś, co pachnie mechaniką kwantową. Wiele osób sądzi, że kwestia tego, czym jest węch, została rozwiązana dawno temu. Nasza wiedza jest oczywiście dosyć bogata. Wiadomo na przykład, jakie struktury są odpowiedzialne za węch. Uważam jednak, że to nie wszystko. Aby lepiej zrozumieć problem, potrzebujemy pomocniczki. Dżem go wywęszy. Każdy człowiek emituje specyficzny koktajl chemikaliów. Nos Dżem potrafiłby wykryć jego gram rozpuszczony na obszarze miasta. Bez problemu znajdzie mojego pomocnika. Oto Colin. Jako ogrodnik codziennie wącha kwiaty. Poddam próbie twój węch. Mam tutaj różne substancje chemiczne. Powiesz, co ci przypominają. Najpierw coś łatwego. Przypomina maść miętową. Tak, to mentol. Bardzo charakterystyczny. Oto kolejny. Powinieneś go rozpoznać. Przypomina mi pieczenie z córką. Jest w lukrze. Wanilia. Po natrafieniu na zapach, nasz nos wysyła do mózgu sygnały nerwowe. Jednak różne substancje wywołują różne wrażenia. Zazwyczaj jest to tłumaczone kształtem cząsteczek. Według teorii z lat 50. XX wieku cząsteczka odorantu ma określony kształt pasujący do cząsteczek receptorów. Właściwy kształt jest jak klucz pasujący do zamka. Ta teoria jest zresztą nazywana modelem zamka i klucza. Cząsteczki o złym kształcie są odrzucane. Cząsteczki o dobrym kształcie są przyjmowane przez receptor i wyczuwamy zapach. Różne receptory są połączone z różnymi partiami mózgu. Gdy cząsteczka mentolu natrafi na swój receptor, mamy wrażenie miętowej świeżości. Z teorią od początku był pewien problem. Następny test pokaże wam jaki. A to? Dosyć mocna woń. Faktycznie. Co przypomina? Święta. Jakieś świąteczne ciasto. To marcepan, czyli migdały. Colin rozpoznał zapach migdałów, które zawdzięczają zapach aldehydowi benzoesowemu. Jednak dałem mu do powąchania cyjanek.
Oba związki chemiczne mają zapach migdałów, jednak znacznie różnią się kształtem. Model zamka i klucza nie może więc w pełni tłumaczyć zmysłu powonienia. Dlaczego cząsteczki o różnych kształtach mają ten sam zapach? Biologia kwantowa tłumaczy to w zadziwiający sposób. Nasze nosy wcale nie wąchają cząsteczek, lecz ich słuchają. It's not just the shape of a scent molecule that matters. Liczy się nie tylko kształt cząsteczek odorantów. Przyjrzyjmy się temu modelowi cząsteczki cyjanku. Biała kuleczka to atom wodoru, a szare patyczki to wiązania, które łączą ją z atomami węgla i azotu. Rzeczywistość nie jest jednak tak prosta. Wyjaśnię to na przykładzie tej białej piłki. Atomy nie są nieruchome. Łączące je wiązania są niczym drgające sznurki. To rzuca zupełnie nowe światło na zmysł zapachu. Nowa dziwaczna teoria kwantowego zapachu dotyczy drgających wiązań. Cząsteczki związków chemicznych grają naszym nosom muzykę. Receptor w moim nosie przypomina gitarę. Aby wydał dźwięk, do nosa musi się dostać cząsteczka zapachu. Jej wiązania chemiczne dostarczają receptorowi strun i może on zacząć grać. Receptory zawierają cząstki elementarne w postaci elektronów. Przeskakując z atomu na atom, wprawiają wiązania cząsteczki odorantów w wibracje, tak jak palce wprawiają w drgania struny gitary. Zgodnie z tą teorią, zmysł zapachu bada drgania cząsteczek, czyli zachowanie falowe, a nie kształt cząsteczki odorantu. Zmysł powonienia może przypominać zmysł słuchu. Cząsteczka trawy drga z określoną częstotliwością. Jednak cząsteczka mięty będzie wibrować z inną częstotliwością. To tłumaczy, dlaczego cyjanek ma zapach migdałów. Ich cząsteczki mają różne kształty, jednak wiązania chemiczne drgają z identyczną częstotliwością. Wibracje kwantowe odorantu są niczym paskale dźwięku. Podejrzewamy, że proces odbierania zapachów może przypominać rezonans akustyczny. W istocie może być bardzo podobny do procesów, dzięki którym słyszymy i widzimy. Czy faktycznie możemy słuchać za pomocą nosa? Dziwną teorię trzeba sprawdzić dziwnym eksperymentem. Oto i on. Naukowcy użyli cząsteczki, która ma zapach kwiatu pomarańczy. Jeśli teoria jest prawdziwa, zmieniając drgania cząsteczki, można zmienić jej zapach. Cząsteczka zawiera wiele takich atomów wodoru połączonych wiązaniami z atomami węgla. A gdyby zamienić te atomy na inną formę wodoru, deuter? Kształt cząsteczki się nie zmieni, jednak zmianie ulegną jej drgania. Deuter jest dwukrotnie cięższy od zwykłego wodoru, więc wolniej drga. Inne wibracje oznaczają inny zapach. Więc jeśli stworzymy cząsteczkę tego związku z atomami deuteru zamiast zwykłych atomów wodoru, zapach powinien się zmienić. Biolodzy kwantowi znaleźli wyjątkowy sposób przeprowadzenia tego eksperymentu. Porównali zapachy przy
przy pomocy ekspertów od owocowych zapachów. Muszek owocowy. Najpierw nauczono je ignorować zmodyfikowaną wersję cząsteczki. Nie mam pojęcia, jak wytresować muszkę owocówkę, ale to najwyraźniej możliwe. Muchy musiały pokonać labirynt wewnątrz laboratorium. Otrzymały wybór. Po prawej stronie przyjemny owocowy zapach, a po lewej okropny, zmodyfikowany fetor. Zdecydowanie wyczuwały różnice. Zawsze wybierały oryginał i leciały w prawo. Eksperyment stanowi solidny dowód na to, że teoria kwantowego zapachu naprawdę działa. Okazuje się jednak, że dopełnia teorię zamka i klucza. Najpierw cząsteczka zapachu trafia do receptora, a następnie główną rolę zaczynają odgrywać drgania cząsteczek. Choć to niezwykłe, wygląda na to, że za pomocą węchu muchy, ludzie i psy słyszą biologię kwantową. Węch sam w sobie jest fascynujący i tajemniczy. Jednak to, że o momentach, gdy czuję zapach przywodzący mi na myśl konkretne wspomnienia i emocje, decyduje mechanika kwantowa, czyni ten zmysł jeszcze bardziej wyjątkowy. Tajemniczy wpływ fizyki kwantowej sięga do wszystkich zakątków świata przyrody. Jest obecny w ściankach wszystkich żywych komórek na Ziemi. Najnowsze eksperymenty sugerują niezwykłe wytłumaczenie jednej z największych tajemnic natury. Cudu metamorfozy. Kwantowa żaba. Nigdy do końca nie wyjaśniono przeobrażenia kijanki w żabę. W niecałe 6 tygodni kijanka zmienia się w dorosłą formę zwierzęcia. Największą zagadką jest szybkość tego procesu. Trudno o bardziej niezwykły proces niż przemiana kijanki w żabę. Ogon kijanki na przestrzeni kilku tygodni zostaje wchłonięty przez ciało. Tworzące go białka i włókna zostają zużyte do stworzenia nowych kończyn. Aby do tego doszło, następują biliony reakcji chemicznych. W wyniku tych skoordynowanych procesów stare komórki są rozbijane i powstają nowe. Jednak włókna, które utrzymują ciało, są niezwykle mocne, trochę jak liny utrzymujące moją tratwę. Aby ją rozebrać, musiałbym rozwiązać niezwykle silne węzły. Możemy to przedstawić w następujący sposób. Kształt kijanki jest utrzymywany przez długie liny białek połączonych wiązaniami chemicznymi. Wiązania te są tak silne, że powinny przetrwać lata, o wiele dłużej niż czas życia kijanki. Dlaczego więc przeobrażenie w żabę trwa kilka tygodni? Odpowiedzią są najważniejsze cząsteczki życia. Obecne w naszych komórkach substancje nazywane enzymami. Enzymy stanowią swoistą maszynerię komórek. To drobne maszyny odpowiedzialne za chemiczne przemiany zachodzące każdego dnia. Są absolutnie niezbędne. Dzieje się tak, ponieważ w niezwykłym stopniu przyspieszają reakcje chemiczne.
pokażemy, z jaką szybkością działają. W tej butelce znajduje się nadtlenek wodoru. Zapewne wiecie, że to środek chemiczny do utleniania włosów. Zdobyłem go od swojego fryzjera. Jest również wytwarzany w ciałach. Usuwa go wątroba. Nadtlenek wodoru jest w niej rozkładany na tlen i wodę. Żeby pokazać szybkość działania tego enzymu, przygotowałem pokaz. Posiekałem mięso, aby uwolnić enzym. Teraz dodam fragmenty wątroby z enzymem do nadtlenku wodoru. Zobaczycie, jak szybko zostanie uwolniony tlen. Sto gramów wątroby wystrzeliło rakietę na odległość 6 metrów. Enzymy wątrobowe niezwykle skutecznie rozkładają nadtlenek wodoru. Dzieje się to bilion, czyli milion milionów razy szybciej niż bez ich udziału. To właśnie enzymy rozkładają ogon kijanki w trakcie metamorfozy. Muszą poradzić sobie z niezwykle wytrzymałym białkiem, kolagenem. Kolagen to jedno z najważniejszych białek w biologii. To właśnie on nadaje sprężystość ścięgnom i chrząstkom, jak również naszej skórze. Zapewnia też swoiste rusztowanie, na którym opiera się ogon kijanki. Gdy kijanka przemienia się w żabę, enzym kolagenaza rozbija kolagen na drobne kawałki, usuwając to rusztowanie. Dlaczego enzymy rozbijają wiązania chemiczne w takim tempie? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko biologia kwantowa. Wyobraźmy sobie, że wszystkie części węzła to cząstki subatomowe. Elektrony i protony, które utrzymują ze sobą wszystkie elementy cząsteczki. Aby rozwiązać ten węzeł, enzymy muszą poprzesuwać protony. Jak widać, wymaga to pewnego wysiłku i czasu, jeśli trzeba odwiązać wiele węzłów. Fizycy mówią, że aby coś uzyskać, należy w to włożyć trochę wysiłku. Trzeba pokonać barierę energetyczną. Oto nasza bariera energetyczna. I nasz proton. By rozbić wiązanie, musi mieć energię wystarczającą do przekroczenia bariery. Niestety, gdy obliczymy potrzebny do tego czas, okaże się, że proces jest dłuższy od czasu, jaki zajmuje wchłonięcie ogona. Dlatego protony zmieniają się w duchy. Nie zdziwiłbym się, gdybyście uznali, że to pomysł łebskiego teoretyka, który nie ma absolutnie żadnego dowodu. Dowiedziono jednak, że dzieje się to bez przerwy. W świecie kwantów protony nie muszą przeskakiwać ponad barierami. Potrafią przenikać bezpośrednio przez nie. Efekt tunelowy to idealny przykład na to, jak dziwna jest mechanika kwantowa i jak różni się od naszego świata. Cząstka może przejść z jednego miejsca w drugie, nawet jeśli ma przed sobą barierę. Cząstki nie są ciałami stałymi, jak piłki, które służą nam za przykład. Potrafią się rozciągać i zachowują się jak fale, dzięki czemu przenikają przez bariery energetyczne. Cząstka może przeniknąć przez barierę i pojawić się po drugiej stronie. Fizyka jądrowa to potwierdziła.
Gdyby nie efekt tunelowy, słońce by nie świeciło. Zadziwia jednak to, że znaleźliśmy go u kijanki. To niezwykłe zjawisko. Zupełnie jakbym mógł przejść przez kamienny mur i pojawić się z drugiej strony. Najważniejszą przewagą efektu tunelowego jest jego szybkość. Zachodzi dużo szybciej, niż gdyby protony musiały omijać barierę. Jako fizyk jądrowy dobrze znam efekt tunelowy. To zwykłe zachowanie cząstek subatomowych, takich jak protony. Jaki to ma jednak związek z biologią? Gdyby nie te kwantowe duchy, kijanki nie mogłyby przechodzić metamorfozy. Pamiętajcie, że wiązania chemiczne są jak węzły. Efekt tunelowy szybko je rozsupłuje. Przyjrzyjmy się tym supłom. Wydają się identyczne. Nieco się jednak różnią. Ten ma krótkie końce liny z tej samej strony. Ten ma z kolei krótkie końcówki z różnych stron. Wbrew pozorom, oznacza to sporą różnicę. Ten węzeł trudno jest rozwiązać. A ten łatwo. Zjawisko tunelowe zmienia wytrzymałe węzły w słabe. U kijanki całe rusztowanie kolagenowe łatwo się rozpada. Później, dzięki innym enzymom, organizm przyjmuje kształt żaby. Efekt tunelowy to jedna z dziwnych cech świata subatomowego, które są doskonale znane fizykom. To właśnie on odpowiada za rozpad promieniotwórczy. Zachodzi też wewnątrz gwiazd, dzięki czemu nasze Słońce świeci. To bardzo niezwykłe, że jest obecny w każdej komórce każdego stworzenia na Ziemi, ponieważ enzymy są obecne we wszystkich komórkach. Biologia kwantowa rzuca urok na wszystkie żywe stworzenia. Odkryliśmy, że ptakami, ssakami, owadami i płazami rządzą najdziwniejsze prawa nauki. Jednak najważniejsze z niedawnych odkryć dotyczy procesu, od którego zależą wszystkie formy życia. Przemiany powietrza i promieni słonecznych w rośliny. Kwantowe drzewo. Oto przepiękny Larix decidua, czyli modrzew europejski. Ma około 30 metrów. W tej chwili obok Wenus przelatuje kula, która trafi w to drzewo. Jest nią foton, który kończy swoją długą podróż ze Słońca. Rozpocznie serię reakcji chemicznych, od których zależy życie na Ziemi. Fotosyntezę. Każdego dnia na Ziemi co sekundę powstaje 16 tysięcy ton nowych roślin. To niezwykłe, że nasze życie zależy od tego, co stanie się w ciągu jednej bilionowej sekundy. Pierwszym elementem fotosyntezy jest przechwycenie energii słonecznej. Skuteczność wynosi niemal 100%, dużo więcej niż w przypadku ludzkich technologii. Jednak sposób, w jaki rośliny to osiągają, stanowił zagadkę. Gdy się okazało, że rozwiązaniem może być dziwne kwantowe zjawisko, fizycy nie dawali wiary. To było istne objawienie. Pracowałam nad bardzo abstrakcyjnymi problemami i eksperymentami.
Jestem teoretyczką i prowadzę badania, które można dokładnie kontrolować w laboratorium. Odkryłam jednak, że dzięki swojej wiedzy mogę lepiej zrozumieć, jak działa przyroda. Było to dla mnie zupełnie nowym źródłem inspiracji. Zakochałam się w tej dziedzinie nauki. Zgodnie z konwencjonalną biologią, rośliny zawdzięczają zielony kolor cząsteczkom chlorofilu. Są one obecne w żywych komórkach i absorbują światło słoneczne. Następnie energia jest błyskawicznie przekazywana do produkujących pożywienie ośrodków w sercu komórki. Cały proces trwa 1/1 000 000 sekundy. When the photon hits the cell, uderzający w komórkę foton wybija elektron z cząsteczki chlorofilu. W ten sposób powstaje drobny pakiet energii, nazywany ekscytonem. Ekscyton przebija się przez las cząsteczek chlorofilu i trafia do centrum reakcji. Tam energia zostaje wykorzystana do rozpoczęcia procesów chemicznych, tworzących niezbędne dla życia biocząsteczki. Problem w tym, że ekscyton musi trafić do centrum reakcji. Konwencjonalna biologia nie potrafi wytłumaczyć, jak to się dzieje. W końcu ekscyton nie wie, dokąd powinien trafić. Podczas błądzenia losowego odbija się od przeszkód niczym kulka we fliperze. Prędzej czy później przejdzie przez wszystkie części komórki. To jednak mało wydajne rozwiązanie. Ekscyton dociera do centrum reakcji w wyniku czystego przypadku. Gdyby ekscyton losowo przeskakiwał pomiędzy cząsteczkami chlorofilu, dotarcie do centrum reakcji trwałoby zbyt długo, a energia zostałaby zmarnowana jako ciepło. Tak się jednak nie dzieje, więc musi się dziać coś innego. Istotną poszlakę przyniósł jeden z niedawnych eksperymentów, który zaszokował świat nauki. Aby zasymulować łapanie promieni słonecznych, chemicy skierowali lasery na komórki roślinne. Potwierdzili, że ekscytony nie odbijają się losowo w komórce. Pierwotne wyjaśnienie nie tłumaczyło tego, co obserwowaliśmy w laboratorium. Musieliśmy więc poszukać nowej interpretacji. Wyjaśnieniem jest fakt, że rośliny podlegają najsłynniejszemu prawu mechaniki kwantowej, zasadzie nieoznaczoności. Zgodnie z nią nie można mieć pewności, czy ekscyton znajduje się w określonym miejscu. Zachowuje się jak fala kwantowa i rozszerza na całą komórkę. Ekscyton nie porusza się z punktu A do B. W rzeczywistości jednocześnie przemieszcza się we wszystkich kierunkach. Rozszerza się niczym fala, aby jednocześnie zbadać wszystkie możliwe kierunki. To jedna z dziwnych cech mechaniki kwantowej. Fala ekscytonowa nie jest skierowana w określonym kierunku. Porusza się we wszystkich kierunkach naraz. Właśnie dzięki temu jest tak wydajna. Piękno tego rozwiązania polega na tym, że jeśli ekscyton jednocześnie bada wszystkie drogi do centrum reakcji, to zawsze znajdzie najszybszy sposób dostarczania energii. Dla fizyka to odkrycie jest niesamowite.
Żywe komórki są pełne miliardów poruszających się atomów i cząstek. Jednak w jakiś sposób ekscytony zachowują formę pięknych, idealnych fal kwantowych. Fal przenoszących energię, która zapewnia Ziemi życie. Otworzyła się przede mną zupełnie nowa droga naukowa. To niezwykłe, że aby w pełni zrozumieć, co się dzieje wewnątrz roślin, trzeba się kontaktować z naukowcami z zupełnie innych dziedzin, na przykład biologami i chemikami. Musimy współpracować, by zrozumieć znaczenie tych procesów. To najbardziej ekscytująca część tej dziedziny nauki. Prawdziwe eksperymenty naukowe nie pozostawiają wątpliwości. Mechanika kwantowa w tajemniczy sposób wpływa na cały żyjący świat. Nie powinno nas dziwić, że organizmy korzystają z kwantowych sztuczek. One są po prostu wydajniejsze. Sprzątanie kwantowe obserwowane jest zwykle w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Teraz jednak wiemy, że rudziki używają go z niezwykłą precyzją. Dzięki drganiom kwantowym nasze nosy słuchają związków chemicznych i pomagają nam postrzegać świat. Komórki wszystkich zwierząt są zależne od protonów, które pojawiają się i znikają jak duchy, przyspieszając niezbędne procesy życiowe. Z kolei fotosynteza ujawnia najważniejszy element. Połyskujący świat, w którym fale kwantowe natychmiast przechwytują energię słoneczną. Niektórzy mówią, że przecież zdobywaliśmy tę wiedzę dekadami. Cóż, biologia pracowała nad tym przez miliony lat. Nasza najnowsza wiedza o mechanice kwantowej jest stara jak świat. Chciałbym zakończyć tę podróż, wyciągając logiczne wnioski. Jestem przede wszystkim naukowcem i jako naukowiec muszę się opierać na starannych eksperymentach. Chcę więc stworzyć eksperyment naukowy, który odpowie na najważniejsze pytanie biologiczne. Czy fizyka kwantowa może odgrywać rolę w mechanizmie ewolucji? W 1859 roku Karol Darwin zadziwił świat, przedstawiając koncepcję ewolucji poprzez dobór naturalny i wyjaśniając różnice pomiędzy ludźmi a innymi naczelnymi. 150 lat później nie ulega wątpliwości, że teoria ta dotyczy wszystkich żywych organizmów. Zbadajmy jednak najnowszą, niezwykłą interpretację jego koncepcji. Czy możliwa jest kwantowa teoria ewolucji? Kwantowy ślimak. Czy kwantowa ewolucja wyjaśnia, skąd ślimak ma muszle? Ślimaki, które widuję w swoim ogródku, mają dosyć nudne muszle. Przyjrzyjcie się temu przystojniakowi. Wzory na muszli pasują do linii na łodyżce. To wstężyk gajowy. Ten wzór nie powstał przez przypadek. Spójrzcie na to. Gorzej przystosowane ślimaki można znaleźć tutaj.
Takie kamienie nazywane są kowadłami drozdów. Na ślimaki najczęściej polują właśnie drozdy. Ptaki te łapią ślimaki i rozbijają ich muszle o kamienie. Nie widać tu wielu muszli wstężyków, co sugeruje, że ich ubarwienie doskonale ukrywa je przed ptakami. Zgodnie z teorią Darwina, ewolucja zależy od zróżnicowania wewnątrz gatunku. Ślimaki, które lepiej się ukrywają, mają lepszą szansę przetrwania i rozmnożenia się. Przekazują muszle kolejnemu pokoleniu, aby gatunek był lepiej przystosowany. Zróżnicowanie, czyli losowe różnice pomiędzy ślimakami, jest odpowiedzialne za ich ewolucję. Wszystkie gatunki ewoluują i przystosowują się do otoczenia. Chciałbym jednak wiedzieć, czy mechanika kwantowa odgrywa w tym jakąś rolę. Odpowiedź możemy uzyskać jedynie dzięki eksperymentom. Nasza przygoda z biologią kwantową przywiodła nas na Uniwersytet Surrey. W tutejszym laboratorium planowana jest nowa analiza najsłynniejszej z cząsteczek. Kwasu deoksyrybonukleinowego, czyli DNA. Jego podwójne helisy zawierają kod genetyczny wszystkich żywych organizmów. Darwin nie miał pojęcia, co jest źródłem różnorodności wewnątrzgatunkowych. DNA odkrył dopiero Crick i Watson w 1953 roku. Najsłynniejszą cechą DNA jest jej kształt podwójnej helisy. To jednak tylko rusztowanie, a genetyczne sekrety znajdują się między helisami. Cztery cząsteczki o różnych kolorach to zasady. Zestaw kolorów z jednej strony, na przykład niebieski, czerwony, niebieski, tworzy gen, który rodzice przekazują potomstwu. Geny przypominają układankę. Pasują do siebie w taki sposób. Jeden z łańcuchów podwójnej helisy tworzy kolorowy wzór. Drugi łańcuch zawsze ma identyczne pary. Niebieska zasada zawsze pasuje do żółtej, a zielona do czerwonej, ponieważ tylko te kolory mają pasujące do siebie kształty. Crick i Watson zrozumieli, że to jest właśnie mechanizm przekazywania kodu genetycznego. Gdy komórki się dzielą, łańcuchy DNA się rozdzielają i przygotowują do skopiowania. Jednak czerwony wciąż łączy się z zielonym, a żółty z niebieskim. W komórce po kolei powstają więc dwa nowe łańcuchy. Dwie idealne kopie całego materiału genetycznego. Na razie nie mamy różnic genetycznych. Nowa kopia jest taka sama jak oryginał. Jednak podczas procesu kopiowania może się wydarzyć coś bardzo ważnego. Czasem wkradają się błędy, nazywamy je mutacjami. Przyjrzyjmy się tym dwóm zasadom. Łączące je zęby to cząstki subatomowe, a dokładniej protony. To one stanowią wiązania łączące łańcuchy DNA. Protony mogą przeskakiwać na drugą stronę. Jeśli łańcuchy się wówczas rozdzielą, protony będą w złych miejscach. Czerwona zasada nie będzie się już łączyła z zieloną. Musi się połączyć z żółtą. Gdy włożymy je do łańcucha, okaże się, że kopia nie pasuje do oryginału, ponieważ tutaj mam żółtą zasadę, a nie zieloną. Doprowadziliśmy do mutacji genetycznej. Przeskakujące protony zmieniły DNA ślimaka.
To one mogły doprowadzić do powstania maskującej muszli. Pytanie tylko, dlaczego protony przeskakują? Może to być wina kwantowej upiorności. Aby doszło do mutacji, protony muszą przekroczyć barierę energetyczną. Jeśli pamiętacie, co się działo z enzymami, pewnie już wiecie, o co chodzi. Protony mogą się zachowywać, jakby nie istniały dla nich granice. Wykorzystują efekt tunelowy. Jednak czy faktycznie dochodzi tu do tego zjawiska? Pracownicy Zakładu Biologii szukają już pierwszych dowodów na kwantowe mutacje. Biolodzy nie znali mechaniki kwantowej. Słysząc, że cząstki mogą być w dwóch miejscach naraz, odpowiadali, że na pewno nie w ich komórkach. Nasz eksperyment wykorzystuje próbki bakterii. Pierwsza została przygotowana w normalnej wodzie zawierającej jądra atomów wodoru, czyli protony. Gdy bakterie się rozmnożą, liczymy mutacje. Jeśli teoria jest prawdziwa, powinniśmy móc zmienić szybkość zachodzenia mutacji. Pamiętacie, jak badaliśmy kwantową teorię zapachu? Co jeśli proton zamienimy na deuteron? Deuteron to jądro atomowe deuteru. Jest dwukrotnie cięższy od protonu, co powinno diametralnie zmienić szansę wystąpienia efektu tunelowego. Mechanika kwantowa jest pełna niespodzianek. Protony łatwo ulegają efektowi tunelowemu. Deuterony nie. Te ciężkie cząstki częściej odbijają się od bariery. Druga próbka bakterii została przygotowana w wodzie ciężkiej, która jest pełna deuteronów. Zgodnie z naszą teorią, powinno być znacznie mniej mutacji. Dotychczasowe rezultaty są zachęcające. Wstępne wyniki wskazują, że tempo mutacji w wodzie deuterowanej faktycznie jest niższe. Podejrzewam, że mamy rację, ale musimy jeszcze poczekać z wnioskami. Przyszłość przyniesie ostateczny dowód. Nawet jeśli mamy rację, efekt tunelowy to rzadka forma mutacji. Nasze wyniki sugerują jednak nowe wyjaśnienie jednego z podstawowych procesów życiowych. Sama możliwość, że za ewolucją stoi mechanizm kwantowy, jest niezwykle ekscytująca. Historia biologii kwantowej dopiero się zaczyna. Żaba, rudzik, muszka owocowa i drzewo są dowodem na to, że w przyrodzie stale występują prawdziwe efekty kwantowe. Historia mechaniki kwantowej na pewno uczy nas jednego. Nigdy nie wiadomo, dokąd zaprowadzą nas nowe odkrycia. Biologia kwantowa to naukowa rewolucja. Pora jednak wracać do zakładu fizyki. Wersja polska na zlecenie DaVinci Learning Studio Armfilm. Tekst Waldemar Potocki. Czytał Paweł Straszewski.